Na samym wstępie dwie sprawy. Po pierwsze, mam alergię i niestety mój głos może być troszeczkę dziwny dzisiaj. Już nie mówiąc o tym, że je ciągnę nosem. Po drugie, od razu to wyklucza to, że nie mogę nurkować w ogóle, bo nie mogę wyrównywać ciśnienia żadnego. Ale spokojnie, butla jest nabita od prawie miesiąca już, bo prawie miesiąc już mnie trzyma alergia. A sam freediving... No... Naprawdę bardzo bym chciał pójść na jakiekolwiek nurkowanie, nawet nie mówię o scuba, już mówię nawet, żeby chociaż pójść na sam freediving. Ale kurde, no tak jak mówię, alergia mnie wykańcza, więc dzisiaj troszeczkę inny odcinek, dosyć nietypowy, kontynuacja czegoś, co było pod koniec grudnia. No a troszeczkę to się rozwinęło w sposób niekontrolowany, ponieważ jest tego troszeczkę dużo już. A o czym mowa? Mowa o wszystkich, całej mojej kolekcji komunikacyjnej, że tak to nazwę. Czy jak to woli też kolekcji systemów informacji pasażerskiej. Od ostatniego czasu, czyli od końca grudnia, początku stycznia. Oprócz tego, że doszło to, bo to już było wcześniej mówione, omawiane, że to doszło, czyli nowsza wersja wewnętrznej tablicy, która jak widać skróluje ładnie napisy i pokazuje cały przebieg trasy, ale i również doszło tylna tablica klapkowa, boczna ta klapkowa tej samej firmy, czyli RNG, która jest w tym momencie schowana w szafie, bo doszła ta boczna, która jak widać fajnie skroluje napisy, przynajmniej mam taką nadzieję, że to fajnie, w miarę fajnie widać. I doszła też tej samej firmy, co ta, czyli Mobiteka, tablica tylnia. I zaletą tych dwóch tablic jest to, że można każdą grafikę, jaką się wymyśli, na tych tablicach wyświetlić. Tak na przykład ta czcionka nie jest domyślną czcionką tej tablicy. To jest czcionka, która została przeze mnie wymalowana jako pierwowzór czcionki RNG. Taka jaka jest właśnie w tym miejscu, to podobne, to jest troszeczkę mniejsze. Jeszcze zmianą jest to, że doszedł pewien moduł do sterownika, który się znajduje z tamtej strony. Przechodzimy do szczegółów. Mamy ten sterownik, który no już wcześniej go widzieliście. I ten sterownik teraz tak, steruje tą wewnętrzną i tą tablicą. Tu mamy moduł pewien, który wysyła sygnał w pewien sposób przetłumaczony na ten sterownik, a ten sterownik steruje tą tablicą i tą tablicą. Tak jak powiedziałem, na tej tablicy można wyświetlić każdą, jakąkolwiek grafikę, jakikolwiek tekst. Jest to znacznie łatwiejsze niż na tych dwóch tablicach. Bo mogę tutaj sobie nawet też wybrać po prostu numerkowo, jak sobie ustalę od góry cyfrę, weźmy to 398 i to też się na chwilę wyświetli. O właśnie, i tutaj tak samo. A przez to, że jest ten cały moduł tutaj, który tłumaczy sygnał z tego sterownika na ten sterownik, można zrobić tak, że tutaj wybiorę na przykład linię numer 72. Weźmy wariant drugi, bo czemu nie? I mamy tak, 7,2 piątkowska, tu będzie piątkowska, tu będzie 7,2 i teraz czekamy, teraz patrzcie, tu jest 7,2 i tu jest 7,2. Taka magia, powiedzmy, można by powiedzieć, nie? No cóż, nie da się ukryć, no, że kolekcja troszeczkę mocno się rozbudowała. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nie wiem, co będzie dalej. Bo tak jak mówiłem, że tylko się skończę na tej tablicy i ewentualnym kasowniku, ewentualnie tablicy bocznej, to tak tablicę Mobiteka, czyli ta i ta i sterownik Mobiteka tak samo,
zawitały u mnie dosyć niespodziewanie, ponieważ dostałem je w ramach pewnej pomocy mojemu kumplowi w uruchomieniu tych tablic, u niego w domu też, także tak to wygląda. Nie jestem teraz w stanie przewidzieć, co będzie dalej po prostu, aczkolwiek jestem mega zadowolony z tej całej kolekcji, z tego wszystkiego, że to wszystko mam, ponieważ to fajna, że tak powiem, ekspozycja, fajny gadżet w pokoju, to jest po prostu, fajnie to się prezentuje ogólnie. Kiedy nurkowanie? Nurkowanie będzie dopiero wtedy, gdy mi przejdzie alergia, ponieważ no są takie okresy, gdzie po prostu jednego dnia wszystko spoko, fajnie, nic się nie dzieje, a następnego dnia mam taką tragedię, że ledwo mogę pracować w robocie, więc no nie pytajcie, jak to u mnie wygląda normalnie. Dzisiaj to jest tak, nurkowanie będzie wtedy, kiedy mi po prostu alergia przejdzie i tyle. Przy najbliższej okazji prawdopodobnie już nie będzie basenu, ponieważ po prostu basen nie tyle co się znudził, co po prostu nie ma co pokazywać na tym basenie. Nie chcę dublować materiałów już, będą wody otwarte oczywiście, ponieważ wyczaiłem w swojej okolicy naprawdę fajne, czyste jezioro, które naprawdę będę chciał sprawdzić oczywiście z wami. Tak więc dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! To ma LED, więcej LEDów, jeszcze więcej LEDów.